Kolejny ważny element to zasada 4R. Zasada 4R, czyli relacje, refleksje, radość i rozwój. Edukacja to relacja. Bez edukacji nie ma dobrych relacji. Budujmy dobre relacje. Relacje oparte na szacunku do drugiego człowieka, na akceptacji, zrozumieniu, szczerości, na autentyczności. Relacje, dzięki którym każda ze stron wie, że jest jednakowo ważna. To, jakie relacje zbudujemy z naszymi uczniami, to, jaką atmosferę stworzymy, jest bardzo ważnym elementem w procesie edukacji. Pamiętajmy, że szkoła jest miejscem spotkań z drugim człowiekiem. Relacje i emocje są tu bardzo ważne. Skoro wspomniałam o emocjach, to czas na drugą literkę R – radość. Czerpmy radość z naszych działań. Uśmiechajmy się. Śmiejmy w niebo głosy. Przecież śmiech to zdrowie. Rozluźnia atmosferę. Rozładowuje nieprzyjemne emocje. Odpręża. Zaprośmy śmiech i radość na nasze lekcje. Czas na refleksję. Dzięki niej możemy się zatrzymać i stać się bardziej uważnymi. Uważnymi na naszą pracę, na samych siebie, na naszych uczniów. Refleksja umożliwia nam spojrzenie na to, co robimy z innej perspektywy. To coś w rodzaju głębszej ewaluacji. Refleksję zaczęłam stosować po moich studiach z arteterapii, ponieważ w działaniach arteterapeutycznych to właśnie refleksja ma kluczowe znaczenie. Prowadząc zajęcia z młodzieżą i dorosłymi, uświadomiłam sobie, jak rzadko zastanawiamy się, co robimy. Jak rzadko zatrzymujemy się tu i teraz. Zbyt rzadko zadajemy sobie i innym pytanie związane z refleksją dotyczącą tego, czego się uczymy. Co o tym myślimy? Dlaczego to robimy? Po co to robimy? I co z tego wynika? A refleksja jest bardzo ważna, ponieważ dzięki refleksji zaczynamy dostrzegać proces. Dostrzegamy progres i zmianę. Ostatnia literka R to rozwój. Nie wyobrażam sobie bycia nauczycielem bez ciągłego rozwoju. A tak naprawdę to nie wyobrażam sobie nawet bycia człowiekiem bez ciągłego rozwoju. Praca z ludźmi i wśród ludzi generuje różne sytuacje, różne emocje, różne decyzje. Im bardziej jesteśmy świadomymi siebie osobami, tym lepiej potrafimy sobie radzić z tego typu sytuacjami. Warto inwestować w siebie. Warto poświęcić czas na rozwój osobisty. Obok rozwoju osobistego równie ważny jest rozwój zawodowy. Żyjemy w świecie, który bardzo szybko się zmienia. Zmienia się wszystko wokół nas. Zmieniamy się my, zmieniają się nasi uczniowie. Zmienia się edukacja. Nie możemy stać wobec tych zmian bezczynnie. Nie możemy udawać, że tego nie widzimy. Spróbujmy wprowadzić zmianę w nasze lekcje. Zróbmy coś inaczej. Nie bójmy się eksperymentować. Weźmy ze sobą mózg na lekcję. Zacznijmy lekcję inaczej. Może od tyłu. Zadajmy jakieś dziwne pytanie. Zaprośmy osobę z zewnątrz. Zagrajmy na lekcji. A może naszą lekcję zamienimy w grę? Wyjdźmy na zewnątrz. Zróbmy coś inaczej. Przemyćmy odrobinę zaskoczenia. Niespodzianki. Dzięki temu my się będziemy rozwijać, ale również nasi uczniowie. Nie bójmy się nowości edukacyjnych. Sięgajmy do książek, poszukujmy. Szukajmy ludzi, którzy podobnie jak my odczuwają potrzebę rozwoju. Działajmy z uczniami również w obszarach niezwiązanych z naszym przedmiotem. Spróbujmy zorganizować jakieś akcje.
Spróbujmy zająć się jakimś problemem społecznym. Organizujmy koncerty. Uczmy ich odpowiedzialności. Szukajmy liderów. W takich działaniach naprawdę sprawdzić się może każdy. A dzięki takim działaniom nasze uczenie i nasze nauczanie staje się interdyscyplinarne. Zaczynamy miksować, remiksować, a nauka, czy też uczenie się, staje się doświadczeniem. Zaczynamy uczyć się w działaniu, uczyć się poprzez działanie, uczyć się z radością, uczyć się z frajdą, uczyć się poprzez rozwój. Ostatnim już elementem naszego procesu zmian są inspiracje. Bądźmy inspiratorami i dajmy się zainspirować innym. Szukajmy inspiracji wszędzie. Rozglądajmy się dookoła siebie. Inspiracje możemy znaleźć w internecie, tak jak to ze mną było. W momencie, gdy trafiłam na Facebooka i znalazłam się w grupie Super Bebszy, moja cała działalność edukacyjna, mój rozwój zawodowy i osobisty dostały niesamowitego powera. I to dzięki temu, że natrafiłam na ludzi, którzy mnie inspirowali. Oraz którzy dawali mi taką informację zwrotną, że moje działania również ich inspirują. Ale te inspiracje są nie tylko w internecie. Inspiracje znajdziemy w książkach, w spotkaniach z ludźmi, w rozmowach z nimi, na spacerze, w kinie, w lesie. Wystarczy mieć głowę, oczy i uszy szeroko otwarte. Szukajmy ludzi podobnych do nas. Szukajmy ludzi, z których możemy współpracować, z którymi możemy się dzielić, z którymi razem możemy dokonywać zmian. Nie jesteśmy w tej przestrzeni sami i o tym warto pamiętać. Na zmianę jest zawsze czas.